No a tutaj w podwójnych rzeczywistościach żyjemy. Rzeczywiście, rozmowa z sędzią, bo ja dzisiaj co pół godziny biegamy dzisiaj do parku Skaryszewskiego i z powrotem, a tutaj równolegle przez park Skaryszewski 002 nocny z metro Młociny do Marysin Bawelski jeździ bardzo regularnie, proszę Państwa. No bo tu w Warszawie śmierdzi, to trzeba do parku podbiegać. I tam te łajzy się włóczą nawet w nocy, po nocach siedzą na ławkach, nie mają gdzie spać, bo 40 tysięcy wygoniono na ulicę przecież. Przez wiele kadencji, żeby postępowanie dyscyplinarne, zarówno jeżeli chodzi o sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy, w drugiej instancji toczyło się poza tymi środowiskami, poza tymi korporacjami. No ale ono powinno się toczyć oczywiście w sądzie najwyższym. Więc taka izba będzie niezbędna, ale tam rzeczywiście sędziów trzeba dobrać na szczególnych zasadach, o czym ma decydować władza ustawodawcza, bo tak mówi konstytucja. I wydaje się, mam zresztą szczególne upoważnienie do tego, bo zaczynając karierę adwokacką byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej, a już jako senator w jednej z kadencji, nie było przeszkód, byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej od kasacji. I zetknąłem się bezpośrednio z różnymi kazusami. I o ile w wielu orzeczeniach może i mieć rację, jeśli chodzi o konkretne kazusy, pani prezes sędzia Gersdorf, o tyle przypadki skrajne, odmienne też się zdarzają. A ta uchwała, o której mówię, no, nie może pozostać bez reakcji, jeżeli chodzi o reformę funkcjonowania i składu Sądu Najwyższego. Pani prezes właśnie mówi nawet o tym, że ma żal do mediów, również do mediów, jak powiedziała, sprzyjającym sądownictwu. To takie ciekawe określenie, które zostało w wywiadzie wskazane. Mianowicie, że z przypadków robi się filozofia, tymczasem ona mówi ogólnie i ma pretensje o to, że na jednym poziomie traktuje się przypadki, a równocześnie ogólny stan sądownictwa, jaki ona opisuje, że to są nieuprawnione, że to jest nieuprawnione porównanie, a jednym z głównych zarzutów jest także powołanie tej izby dyscyplinarnej w tym kształcie, o której pan sędzia powiedział. To jest jeden z ważniejszych postulatów dla mnie przynajmniej z wewnątrz tego środowiska do zrealizowania w stosunku mojej uwagi dotyczą tego, ale proszę pamiętać, że jeżeli mamy nawet beczkę miodu, to łyżka strasznego giekciu może zmienić charakter całej beczki miodu. Ta uchwała pokazuje chorobę, trąd, o której mówiłem, która toczy Sąd Najwyższy. No jest hańbą i twierdzę, jest hańbą i obrona tej uchwały o nieodpowiedzialności sędziów za to, że łamie podstawowe zasady sprawiedliwości. I godzą. I to mówię z całą odpowiedzialnością w Konstytucję, bo sędziowie nie są dla siebie, nie są, żeby zarabiać pieniądze na sądzeniu, ale są dlatego, żeby realizować przepis Konstytucji główny, który mówi, że każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd i do sprawiedliwego. Jeszcze raz powiadam, wiele tych orzeczeń jest wolontarystycznych, sobie pańskich. Sędziowie mają poczucie tego, że tylko w toku instancyjnym odpowiadają sami przed sobą, a korporacja ich oczywiście wyznaje słuszne zasady, ale to tak samo jest z tymi słusznymi zasadami, jak kot broni demokracji przed demokracją. Tak samo sędziowie, mając bardzo słuszne zasady i tak jak to jest pewna hipokryzja, nie dostrzegają tego, że wśród tych słusznych zasad praktyka potwierdza, że je naruszają. I wydaje się, że pierwsza rzecz, te zmiany, żeby zreasumować, są zmianami, które są konstytucyjne. I to stwierdzam też jako jeden z współtwórców tej konstytucji, mimo że
sumie przeciwko niej głosowałem z innych względów, ale cały szereg jest elementów włożonych tam z obywatelskiego projektu Konstytucji Solidarności Ugrupowań Centroprawicowych, gdzie prowadziłem ten dział wymiaru sprawiedliwości i organizacji kontrolnych w rozwiązaniach konstytucyjnych. Treść zmian z kolei, no treść zmian też odpowiada w konstytucji. Być może trzeba by było zmienić konstytucję, ale to właśnie ten twór porozumienie, z którego pochodzi dzisiejsza totalna negująca życia, czyli FLD, Unia Wolności, PSL i Stronnictwo Pracy, ulokowało w konstytucji przepis, który mówi, to jest artykuł 180 ustęp 5, który mówi wyraźnie, expressis verbis, że można wtedy, kiedy się reorganizuje, czy zmienia się ustawę o sądownictwie, posłać sędziów w stan spoczynku albo ich przenieść gdzie indziej do innych sądów, oczywiście zachowując uposażenie, czyli to, żeby materialnie na tym nie stracili, a są dożywotnio sędziami, bo to jest gwarancja. Jednocześnie konstytucja wyraźnie mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa i sposób wyboru, to jest konstytucja mówi, jej członków określa ustawa, czyli każdorazowa nadrzędność narodu reprezentowanego we władzy ustawodawczej. To samo, jeżeli dotyczy wszystkich innych sądów. No i nie zapominajmy, że samo mianowanie sędziów jest pod kontrolą, przede wszystkim mianuje prezydent, a tylko te poszczególne organy proponuje. Więc jeżeli dzisiaj mówi się, że będzie większa reprezentatywność, no nie będą wysuwać posłowie w Sejmie, mówi się, że politycznie kandydatów do tej wybieralnej części Krajowej Rady Sądownictwa, która nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, tylko kontroli tej niezawisłości, nie będą wysuwać politycy, tylko będą wysuwać same sądy. I z tych kandydatów z kolei, tak samo jak prezydent mianuje, tak samo będą wybierać posłowie i senatorowie, to nie tylko tej kadencji, ale w ogóle z tych, których sami desygnują sędziowie, tylko już nie prezesi, nie ta wierzchnia warstwa sędziów, którzy uprawiają teraz politykę, tylko sędziowie szeregowi, sądy rejonowe, czyli będziemy mieli większe spektrum kandydatów, bardziej demokratycznych, a prezydent ma później prawo jednocześnie selekcjonować, kto jest sędzią na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa. I tak się zdarzało. Proszę sobie przypomnieć, jakie straszne larum już się podniosło, bo podnosi się larum na każdą zmianę w tej chwili, bo neguje się w ogóle funkcjonowanie prawa i państwa po tych wyborach. Jest totalna destrukcja, więc nie dziwmy się, czy to będą ważne rzeczy, czy to będą małe rzeczy. To będzie za każdym razem ten krzyk, histeria, że wszystko łamie demokrację, bo nie ci, którzy rządzą, którzy powinni rządzić zdaniem tych, którzy stawiają dzisiaj opór. Ale konstytucja wyraźnie odsyła to do tej reprezentacji narodowej w władzy ustawodawczej. I tak wygląda dzisiaj równowaga i podział władz. Bardzo dziękuję pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Z panem Bogiem. Pietraszek, dziennikarz, filmowiec, nasz gość. Witam serdecznie, pani Anno, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcze.
Posłuchajmy na początku, co mówi szef totalnej opozycji Grzegorz Schetyna. Ponieważ znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować to złe prawo. To jest koniec etapu, to jest koniec epoki, to jest koniec demokracji w Polsce, dlatego bardzo twardo będziemy stawać tutaj i będziemy po prostu utrudniać wprowadzenie tego koszmarnego prawa. Byliście tutaj z nami 16 grudnia, widzieliście, jak wyglądała organizacja puczu, jak to wszystko się zdarzyło. Mignął mi tutaj poseł Michał Szczerba, bo on był organizatorem puczu wtedy na posiedzeniu Sejmu. Dzisiaj mówię jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Mówię tak, będziemy się do tego przygotowywać. Nie zostawimy tego. Nie zostawimy Polaków sam na sam z sędziami z nadania pisowskich ministrów i Zbigniewa Ziobry. Gdy będzie Jarosław Kaczyński urządzał nam demokrację, nie dopuścimy do dyktatorskich rządów. To jest fundament. To Grzegorz Schetyna. Będziemy rozbudzać emocje w parlamencie, poza parlamentem. Będziemy robić spektakularne akcje. Będziemy przygotowywać się do tego, czyli do puczu. Tak wynika z wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Pani Anno, jak pani to odbiera jako dziennikarz, który wiele już rzeczy dokumentował w życiu? I swoje przeżyłam, zdążyłam już posmakować prób wolności w PRL-u. Wydawały się abstrakcyjne, niemożliwe, jak żyć w takim ustroju, jak funkcjonować, kiedy ma się 16-20 lat, jak znaleźć dla siebie tą niszę wolności. Wydawało się niemożliwe i ciągle moje życie w Polsce, już tej wydawało się wolnej, odzyskanej, ono jest ciągle pełne niepokoju. Czy ta wolność jest realna, prawdziwa, czy znowu nam coś zagraża ze strony komuny? Wtedy używało się tylko tego określenia komuna, czerwony. Teraz nagle nam się rozmywa. Nie wiemy, kto to jest ten wróg. Ktoś, kto mówi, tak jak Schetyna, będziemy rozkręcać emocje, to mówi dokładnie tak, jak może mówić, no niestety, człowiek w pewnym sensie publicznie obnażający zasób możliwości. Ale mówi też pani Anno, w parlamencie to już mieliśmy w grudniu. I poza parlamentem to też mieliśmy w grudniu. Swoją całą postawę. Czym on dysponuje? Rozkręcaniem emocji. Na rozkręconych emocjach dochodziło do wojen. Nie tylko do rewolucji, nie tylko do przewrotów. Na rozkręconych emocjach działają terroryści. Na rozkręconych emocjach ginie prawdziwa wartość islamu, która gdzieś ustawiała życie społeczne w krajach arabskich wiele lat i funkcjonowała. A czy taki, czy tacy polityczni dżihadyści jak Grzegorz Schetyna, bo w gruncie rzeczy ta wypowiedź pozwala go w ten sposób zakwalifikować w ocenie, tacy polityczni dżihadyści w Polsce, czy oni stawiają się już poza prawem? Dla nich państwo prawa, dla nich legalnie wybrana władza nic nie znaczy. Oni chcą nakręcać emocje, podjudzać przeciwko sobie Polaków po to, żeby wyszli na ulicę, no może po to, żeby właśnie polała się krew i interweniowała zagranica. Ale jestem przekonana, że to o to chodzi. Tutaj nie ma żadnych argumentów. Ta wypowiedź Schetyny jest, powiedziałabym, szkolna. Jeżeli ktokolwiek chce się przyjrzeć, jakimi instrumentami będą się posługiwać w najbliższej przyszłości, ci, którzy jeszcze do niedawna, może nawet do dzisiaj, trochę udawali, że jest inaczej, teraz przestają udawać. To jest odkrycie kart. Właśnie nakręcanie emocji. To znaczy, my jesteśmy ci lepsi, a wy jesteście ci gorsi, wy jesteście głupi, wy jesteście bezprawnie wybrani przez kogo? Przez większość, tak? Przez naród. No to jesteśmy my bezprawni, ale ojcze, to jest dalszy ciąg tamtego ustroju, to jest dalszy ciąg tej bolszewii dominującej w Polakach. Tutaj się urodziły pokolenia i pokolenia się wychowały. Pokolenia, które były codziennie wystawiane na próbę egzaminu moralnego. Czyli
ilu Polaków potrafiło się oprzeć, nie zapisać się do partii, tylko dlatego warto było się zapisać do partii, bo się dostawało talon na malucha czy szybszy przydział mieszkania. Ilu Polaków potrafiło z tego zrezygnować i żyć według dekalogu, nie dawać łapówek, nie podlizywać się, nie pić, bo ja byłam świadkiem takich sytuacji chlania z komuchami w telewizji polskiej. Tej jeszcze wtedy niepublicznej. Potem też, kiedy wydawało się, że odzyskaliśmy już tą naszą telewizję publiczną, tak samo urządzono prywatki, spotkania w jakichś kasynach wojskowych, gdzie do białego rana lała się wódka i zarząd między sobą rozdzielał karty, rozdzielał programy, rozdzielał pieniądze. W każdej większej, ważniejszej instytucji tak funkcjonowali ludzie. A propos dziennikarzy, a propos mediów, pani Anno, coraz częstsze sytuacje, w których dziennikarze mediów publicznych są atakowani słownie, bądź nie tylko słownie, przez ludzi, którzy sprawują choćby mandat posła, senatora, byli ministrami. Ci ludzie atakują najczęściej na razie jeszcze w sposób werbalny, mówiąc poszła won, hołoto, mówi skończysz jak Urban, skończycie wszyscy tak czy siak, prawda? Groźby, w zasadzie to są groźby karalne, które również padają ze strony posłów niektórych Platformy Obywatelskiej. Czy w demokratycznym państwie prawa, o którym oni mówią non-stop, że właśnie bronią demokracji, bronią wolnych mediów, a z drugiej strony koncesjonują, kto może zadać pytanie nie osobie prywatnej, ale posłowi, senatorowi, czy po prostu tej demokracji nie kneblują, łącznie z tym, że miotają groźby karalne pod adresem po pierwsze dziennikarzy, po drugie także posłów, którzy podpisują się pod konkretnymi ustawami. Mówią, będzie za to trybunał, będziecie siedzieć, będziecie za to odpowiadać. To jest to nakręcanie emocji. Właśnie, to jest to nakręcanie emocji, to jak wszystkim objawił pan Schetyna. Będziemy rozkręcać emocje, a cały czas działają na emocje. Opozycja działa wyłącznie na emocjach. Czy są jakiekolwiek konkretne propozycje z ich strony, czy jest coś, czym może się zająć nasz parlament i deliberować, a może jednak oni lepiej myślą. Oni nie myślą, oni rozkręcają emocje. Oni są w strachu. Znowu używamy określeń oni i my. Czy my możemy dalej żyć, czy my możemy dalej się posunąć i uzyskać jeszcze utrwalenie tej zdobywanej z takim trudem wolności. Jeśli nie dopełnimy spraw z rekonstrukcją sądownictwa w Polsce, reorganizacją i rekonstrukcją na nowo, jeżeli tego nie dopełnimy, nigdy nie będziemy mieli praworządnego państwa. Przypomnę tylko jeden taki szczegół z 1983 roku. To był już ten niby ciutko lżejszy stan wojenny. Miałam wtedy w Tatrach kursantów i taki młody człowiek przyszedł do mnie porader i powiedział, wiesz, zaproponowali mi pracę w Ubecji Narkowieckiej. Ja zdrętwiałam, zaczęłam odradzać, no słuchaj, jak pójdziesz, to już nigdy nie wyjdziesz, to nie wiadomo, co oni będą ci kazali robić. No on powiedział, widzisz, ale oni mi proponują mieszkanie. To był młody człowiek, świeżo się ożenił, właśnie dziecko miało się urodzić. Co miałam mu zaproponować? Że masz się gdzieś tułać? Nie umiałam nic mu dać w sensie materialnym, a tam dawano mu wszystko, co było materialne, nie dając niczego, co było moralne. I widziałam, że on tę decyzję już podjął, ale koronnym argumentem dla niego było to, że równolegle z pracą w Ubecji dają mu skierowanie na studia zaoczne prawnicze na Uniwersytet Warszawski. To był 83 rok. I wtedy może dzień, dwa później gdzieś krążyły ulotki, jedni drugim to przecież przekazywaliśmy. Zapamiętałam może dlatego tak dokładnie, w jednej z tych ulotek podliczono, że przyjętych na studia prawnicze wtedy, właśnie w 83 roku, na zaoczne studia było, może się minimalnie pomylę tutaj co do liczby, 134 kandydatów na tych przyszłych prawników i z tego 130 pracowało w SB.
takie mamy prawo. No pani tak mówi, pani Anno, na swoim profilu niezrównanym były prezydent Lech Wałęsa, TW Bolek, mówi: wzywam do zdecydowanej, solidarnej obrony zdobyczy 1980 roku, czyli tak jakby znów przeskakuje przez płot, czy go przywożą motorówką. W każdym razie zachęca, staje się znowu takim sztandarem dla kodziarzy, dla ubeków, dla ludzi, którzy tracą różne interesy, także trzeciej RP, jak opozycja totalna, na nowo staje się takim sztandarem, choć ostatnio w zaprzyjaźnionej telewizji ze sobą przyznał się, że jak chciał pieniądze, to dostawał, jak chciał mieszkanie, to od ubecji dostawał, czyli jednak te pieniążki, to mieszkanie, te profity od ubecji dostawał. Dla mnie Wałęsa jest człowiekiem schorowanym i nie zauważyliśmy, może dlatego, że nie wszyscy mają dostęp do materiałów archiwalnych, filmowych z lat 80. Zresztą trudno nawet w samej telewizji znaleźć wiele materiałów niekorzystnych dla Wałęsy czy dla establishmentu politycznego Okrągłego Stołu. Ale kiedyś w takiej dużej zbitce oglądałam archiwa wyciągnięte właśnie do konkretnego filmu i nagle zobaczyłam dwóch Wałęsów. Jeden Wałęsa to ten, który w 80-81 roku mówił zbornie, mówił pełnymi zdaniami, silny, mocny mężczyzna. I ten, który wyszedł z Arłamowa. Przerażająco inny. Ponad 100 kilo żywej wagi, gruby, mówiąc nieskładnie, rwące się myśli. No, wiem, że wyszedł z przewlekłą chorobą, która bardzo duży ma wpływ na sposób wypowiadania, sposób reagowania. Tego nikt nie dostrzega i nikt o tym nie mówi. Nie stosował diety, nie uprawiał sportu. Myślę, że rozważamy jakieś jego słowa jako słowa człowieka odpowiedzialnego. Powinniśmy już w ogóle o nim przestać mówić i ze smutkiem wspominać to, co mieliśmy w ręku w 81 i jak dużo straciliśmy. Pani Anno, ostatnie pytanie i prosiłbym o w miarę krótką odpowiedź. Solidarność środowiska dziennikarskiego, czy w ogóle coś takiego istnieje? Pamiętamy, że jak Telewizja Trwam dostawała baty bęcki za Platformę Obywatelską, PSL-u, za tamtej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której zaraz po ustaniu członkowie pokazywali się, niektórzy z Bronisławem Komorowskim pokazywali się z kodziarzami na ulicach, popierając te hasła. Proszę powiedzieć, czy istnieje coś takiego jeszcze jak solidarność dziennikarska? Bo jeśli politycy PO mówią, poszła won do dziennikarki, jeśli mówią, skończycie, odpowiecie za to, będziecie siedzieć, będziecie, i tutaj padają różne groźby, czy dziennikarze innych mediów również nie powinni w tej sytuacji reagować, nie w imię korporacjonizmu, ale w imię właśnie wolności słowa, wolności mediów? No ale rzeczywiście ojciec ma rację i dziennikarze powinni i powinno się solidaryzować to środowisko, ale to środowisko celowo zostało zdezintegrowane bardzo dawno temu. Kiedy budziło się do tej solidarności zawodowej, czyli pierwsze 90. lata, wielu z nas, dziennikarzy młodych wówczas, wierzyło, że właśnie solidaryzując się, zakładając stowarzyszenia, działając wspólnie, osiągniemy utrwalenie tej wolności słowa, a może po prostu zbudujemy wolność słowa na nowo. I bardzo szybko się za nas zabrano. No, przyszedł 95 rok, wybory Kwaśniewskiego i powrót już stanowiska w telewizji, która podobno się nazywała wtedy już publiczna. I niestety, ale do dzisiaj nie pojawiło się zjawisko solidaryzmu, solidarności grup zawodowych w mediach, takich wiodących mediach. Nie mówię o komercyjnych, bo tam działają już wyłącznie pieniądze. A w publicznych nie. Ja mogę tutaj, korzystając nawet celowo, powiem to, korzystając z tej okazji, że powiem to publicznie,
Ja nie miałam gdzie pójść w telewizji publicznej na Woronicza, kiedy ze mnie szydzono, kiedy głośno inni dziennikarze mówili tak, patrz, to ta wariatka, ona jeździ do ojca Rydzyka, wiesz, do tego Rydzyka, no. No i ona tutaj jeszcze coś chce w tej telewizji robić. Albo podchodzili do mnie z wyrazem współczucia. No wiesz, Anka, co ci odbiło? Do Torunia jeździć? No czyś ty oszalała, taka zdolna, takie filmy możesz tu robić. Ale ja nie miałam gdzie pójść, kiedy było ze mną źle. No, w telewizji publicznej, w stowarzyszeniach dziennikarskich nie mogłam doznać wsparcia, nikt mnie nie bronił, bo to jest ta od Rydzyka. A my byliśmy, trendowalsi. Też działa. Dzisiaj będą do ojców przychodzić dziennikarze po wsparcie. Ale wtedy, kiedy ojcowie czekali na to wsparcie, nie było chętnych. Pani Anno, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i będziemy tę rzeczywistość obserwować i ją opisywać na wolnej antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję. To jest ciągle to jedno jedyne radio i ta jedna jedyna telewizja, dla której gotowa bym była na wszystko. Pani Anna, dziękuję za istnienie. Pani Anna Pietraszek. I od was doznałam wiele pomocy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Panie profesorze, posłuchajmy, będziemy mówić za chwilę o sytuacji w Polsce i oddziaływaniach zagranicy na tę sytuację, ale posłuchajmy jeszcze raz, co mówi lider opozycji totalnej Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ponieważ znamy matematykę, ale wiemy, że tylko w sposób spektakularny, pokazując i uruchamiając emocje, także tu w parlamencie i poza nim, będziemy mogli zablokować to złe prawo. To jest koniec etapu, to jest koniec epoki, to jest koniec demokracji w Polsce, dlatego bardzo twardo będziemy stawać tutaj i będziemy po prostu utrudniać wprowadzenie tego koszmarnego prawa. Byliście tutaj z nami 16 grudnia, widzieliście, jak wyglądała organizacja puczu, jak to wszystko się zdarzyło. Mignął mi tutaj poseł Michał Szczerba, bo on był organizatorem puczu wtedy na posiedzeniu Sejmu. Dzisiaj mówię jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Mówię tak, będziemy się do tego przygotowywać. Nie zostawimy tego. Nie zostawimy Polaków sam na sam z sędziami z nadania pisowskich ministrów i Zbigniewa Ziobry. Nie będzie Jarosław Kaczyński urządzał nam demokrację. Nie dopuścimy do dyktatorskich rządów. To jest fundament. Tak mówi Grzegorz Schetyna, czyli przygotowują się, jak słyszeliśmy, do puczu. Przygotowują się przez rozkręcanie emocji w parlamencie, poza parlamentem, ulica i zagranica. Na ile zagranica może tutaj interweniować, na przykład w postaci Komisji Europejskiej, różnego rodzaju sankcje próbować nakładać na Polskę, czy straszyć rząd w Polsce? Unijne gremia, jak przypuszczam, zachowają się podobnie jak w przypadku tak zwanej sprawy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, bądź też tak zwanego ograniczania wolności mediów i tym podobnych, moim zdaniem, absurdalnych zarzutów, ale ścieżka postępowania sądzą, że będzie podobna, jakkolwiek nieco zmieniona ze względu na konieczną odległość w czasie, gdyż Parlament Europejski, posłowie do Parlamentu Europejskiego właściwie zakończyli już pracę. Jeszcze w przyszłym tygodniu na dzień czy dwa pojawią się niektórzy załatwić sprawy administracyjne, ale Parlament Europejski już nie pracuje.
czy w kontekście takich dramatycznych wezwań Grzegorza Schetyny nie warto, żeby posłowie europejscy zebrali się specjalnie? Niewykluczone, że będzie taki apel, ale bardziej bym stawiał na spotkanie się liderów grup politycznych, poza oczywiście, jak sądzę, naszą grupą, która w takiej chucpie brać udziału nie powinna, ale mówię, do tej pory przypuszczam, że bardziej skupią się ci euroentuzjaści, czy nawet jak ja ich nazywam, euroszaleńcy, na aktywności medialnej wszelkiego rodzaju, czyli postawią zarówno na internet, różnego rodzaju konferencje, artykuły, wypowiedzi, aby to huczało i aby, jak tutaj powiedział pan przewodniczący Platformy Obywatelskiej, uruchomić emocje. Czyli będzie taki łańcuch, że Schetyna i et consortes będzie wysyłać różnego rodzaju sygnały, materiały, propagandę do Brukseli, za granicę. Zagranica będzie to kolportować, rozprowadzać, bo to jest jedna rodzinka. I później Schetyna z consortes będzie mówił, że zagranica o nas pisze. Patrzcie, jak oni o nas piszą. Sądzę, że to jest scenariusz, który się powtórzy, bo podobnie było w przypadku, jak powiadam, i Trybunału Konstytucyjnego, i spraw mediów, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj naprawdę trzeba powiedzieć jedno, że prawicowy rząd polski uwiera tak zwane europejskie elity, podobnie zresztą jak rząd węgierski, i należy spodziewać się wykorzystania każdej unijnej sposobności do wylewania pomyj na prawicowy rząd. Ale może powiem coś niepopularnego. Sądzę mianowicie, że wprowadzane zmiany zaproponowane przez ministra sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, przegłosowane w polskim Sejmie, tak naprawdę ucieszyły euroentuzjastów i jakich nazywam euroszaleńców, którym w ostatnim czasie brakowało już propagandowego paliwa. Dlatego sądzę, że ich oburzenie jest fałszywe. De facto oni się radują, że wreszcie mogą się chwycić innego tematu i nadal sprawę tę przerzucać na forum unijne. Sądzę jednak, że opinia publiczna już się uodporniła na to. Uodporniła. Jakkolwiek bardzo ważną tutaj osobą będzie, jak słyszymy, szef Platformy Obywatelskiej, który będzie emocjonalnie zagrzewał do boju polityków unijnych. I tu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. 3 dni temu na moim biurku w Parlamencie Europejskim wylądowała duża ulotka formatu A4, kolorowa, na tekturce. Propaguje się tak zwana Spinelli Group, czyli grupa Spinellego w parlamencie wieszczy, że ma ponad 100 posłów, europosłów, i należą do tej grupy europosłowie z niemal wszystkich frakcji, poza naszą frakcją konserwatywną. Więc widzę tutaj na zdjęciu pana Elmara Broka z PPP, który jest w koalicji z Platformą, i jest pani Danuta Hübner, która teraz jest w PPP, wcześniej była w PZPR-ze. Jest pan Jolainen, socjalista, jest Giefer Hofstadt i jest wielu innych. Myślę, że właśnie ta grupa ruszyła do natarcia i nie trzeba ulegać złudzeniom, że to cała Europa, że to establishment europejski poszczególnych krajów na nas będzie źle patrzył. To jest organizowana akcja, a przypomnę, że ich patron, czyli pan Altiero Spinelli, był komunistą, który w znanym manifestie z Ventotene napisał takie zdanie, że aby doprowadzić, odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. Koniec cytatu. Tak powiedział, że aby odpowiedzieć na nasze potrzeby, europejska rewolucja musi być socjalistyczna. W związku z tym polski rząd nie wpisuje się w tę konwencję. Na tej ulotce czytam, że gromadzą oni europosłów, którzy przedkładają interes narodowy nad interes europejski nad interes narodowy, tak? W związku z tym formacja rządząca w Polsce nie wpisuje się w ideologiczne punkty zawarte
w programie tej grupy. Czyli to, że rząd polski stawia interes narodowy nad ogólnie pojęty interes europejski i to taki interes, który najlepiej właśnie pan Verhofstadt i ta cała grupa, o której pan powiedział, by definiowała, bo jedno to jest interes europejski, a drugi kto go definiuje. To są dwie różne sprawy. Natomiast to, że jest ten rząd, to już uwiera, tak? Tak mam rozumieć, że ten rząd mógłby w zasadzie nic nie robić, ale to, że premierem jest Beata Szydło, że prezesem Prawa i Sprawiedliwości, które wygrało wybory, jest Jarosław Kaczyński, że prezydentem jest Andrzej Duda, to już jest powód do tego, żeby larum grać, żeby obwieszczać końce zmierzch demokracji w Polsce. Kolejny. Ile tych końców jeszcze ta cała europejska śmietanka, łącznie z Grzegorzem Schetyną, obwoła, bo panie profesorze, Grzegorz Schetyna nawet nie ukrywa w tej wypowiedzi, że przecież nie chodzi o to, żeby uruchomić rozum, jakąś logikę, żeby uruchomić merytoryczność, spierać się na argumenty, żeby przedstawić jakieś kontrpropozycje, żeby spierać się o kształt tego wszystkiego. On mówi wprost, ja będę rozbudzał emocje poza parlamentem i w parlamencie. Nie rozum, emocje. Wiele miesięcy temu, kiedy rozpoczynała się ta historia przenoszenia spraw polskich na forum unijne, powiedziałem na falach Radia Maryja, że będzie to niekończąca się historia, czyli never ending story. I dzisiejszy przykład stanowi kontynuację właśnie tego procesu, który nakreślił tutaj ojciec. A jeśli ojciec wymienia nazwiska znanych polityków, ja przypomnę tylko, że obecny prezydent Andrzej Duda był członkiem naszej frakcji, był europosłem, również wiceminister spraw zagranicznych Polski, odpowiedzialny za sprawy europejskie, Konrad Szymański, był europosłem naszej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. A minister sprawiedliwości obecny i prokurator generalny Zbigniew Ziobro był we frakcji Nigela Farage'a. Podobnie Jacek Kurski, prezes Telewizji Polskiej, był we frakcji Nigela Farage'a. Te frakcje, a zwłaszcza ta Nigela Farage'a, o której mówię, która doprowadziła de facto do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii, do Brexitu, do referendum w sprawie Brexitu i jak sądzę wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jest szczególnie niemile widziana w Parlamencie Europejskim, niemile widziana w ogóle na płaszczyźnie unijnej, a nasi Brytyjczycy, którzy byli podzieleni też w sprawie Brexitu, teraz mówiący praktycznie jednym głosem, że należy zaakceptować wolę narodu, również niemile są widziani i są krytykowani we wszystkich unijnych agendach. Stąd te osoby z grupy Spinelli bądź innych grup nie postrzegają polityków wymienionych przez ojca i przeze mnie jako partnerów, tylko takich, którzy naprawdę, mówiąc delikatnie, już uwierają i trzeba użyć, moim zdaniem, z ich punktu widzenia wszelkich sposobów, chwycić się każdej możliwej okazji, aby doprowadzić do zmian. Ale oczywiście tych zmian nie da się wprowadzić za pomocą Brukseli bez czynowników. Takich, którzy, jak słyszeliśmy, chcą, że raz jeszcze zacytuję, uruchamiać emocje. A czym to się może skończyć? No na przykład, nie daj Boże, panem Cybą z Łodzi. Panie profesorze, a czy w tej sytuacji Donald Tusk będzie straszył Polskę, tak jak w sprawie uchodźców, złapany na korytarzu przez reportera zaprzyjaźnionej stacji, mówi, przyjdzie czas na mój komentarz. Czy to będzie taki komentarz jak 16 grudnia, kiedy przybył do Wrocławia, kiedy mówił o odrzucaniu ducha wolności i wspólnoty, że jest kolejny akt dramatu polskiego osamotnienia, apeluje o do tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju, o respekt i szacunek wobec ludzi, wobec zasad, wartości konstytucyjnych, dobrych obyczajów i tak dalej, i tak dalej. Czy wesprze rozkręcanie emocji, w czym też był dobry, gdy był premierem w Polsce? Ja nie wiem, jak postąpi w tej chwili Donald Tusk i już, jeśli można, w rozmowie z ojcem, kiedyś w telewizji Trwam i w Radiu Maryja,
sformułowałem swoją tezę na temat pana Donalda. Dla mnie osobiście jest on specyficzną egzemplifikacją nikodematyzmy na arenie unijnej. W związku z tym nie dokonuję egzegezy jego słów, a odsyłam do serialu Kariera Nikodematyzmy i myślę, że paralele będą adekwatne do rzeczywistości i radiosłuchacze sami będą mogli ewentualnie dywagować, co zrobi osoba takiego pokroju. Czyli jeśli im zależy na tym, żeby rozbudzać emocje, to my te emocje raczej w sobie wyhamowujmy, uruchamiajmy rozum na najwyższe poziomy, no po to, żeby właśnie nie dać się prowokować przez prowokatorów. Ja sądzę, że te emocje należy powstrzymać i zachować za 2 lata, kiedy, jak mówiłem to już w prywatnych rozmowach politykom Platformy Obywatelskiej, a nie chcą przyjąć tego do wiadomości, że będą mogli wykazać się po prostu w kampanii wyborczej przed kolejnymi wyborami do Sejmu, Senatu, Europarlamentu, przedstawić społeczeństwu swoją argumentację, punkt widzenia i wówczas będą mogli wszyscy wybrać. Do tego momentu należy zachować spokój i nie destabilizować kraju, a szczególnie nie wciągać w to zagranicy, bo przypomnę, że Polska za chwilę może stać się tylko przedmiotem gry, bo we wrześniu mają odbyć się wybory w Niemczech. Przecież pan prezes Jarosław Kaczyński oficjalnie stwierdził, że pani Angela Merkel jest lepsza z punktu widzenia Polski niż pan Scholz, więc za chwilę mogą ci politycy przerzucać się kartą Polski pod kątem maksymalizowania korzyści w zbliżających się wyborach, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna gra. To raz jeszcze zacytuję przewodniczącego PO, uruchamianie emocji. Przy wyborach potrzebny jest jednak jakiś choćby program, choćby złudny, którego się nie będzie realizowało, jak to miało miejsce za poprzednich rządów. No ten akurat program, który zdeklarował, stara się realizować, no to też jest jakaś różnica między jednymi rządami a drugimi, ale będziemy oczywiście obserwować, co zagranica kuszona takimi wypowiedziami Grzegorza Schetyny będzie w naszym kierunku robić. Bardzo dziękuję pan poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Słuchają państwo Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechesy. Thank you.
witam Państwa serdecznie. No i katecheza. Zapraszam. Trzymamy się katechizmu Kościoła katolickiego. A tak w ogóle to radzimy Państwu wszystkim mieć katechizm u siebie i systematyczną katechezę prowadzić w domu. Na przykład niedziela. Wziąć jakiś rozdział i cała rodzina, ojciec, mama, czy tata, mama, dzieci, dziadkowie, teściowie. I proszę Państwa, można bardzo wiele można jakoś tak nauczyć się, pogłębić swoją wiarę. Wiara jednak powinna też mieć drugie skrzydło. Tym skrzydłem jest rozum, a więc wiara i rozum. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się duch ludzki, unosi się ku kontemplacji prawdy. Tak pisał pięknie nasz święty, wielki Polak Jan Paweł II. Wiara i rozum. I tu właśnie trzeba wiedzę swoją pogłębiać, wiedzę religijną. Wiedzę religijną pogłębiać, tak jak pogłębiana jest wiedza inna, wiedza fachowa, zawodowa. Tak samo i tutaj, jak rozwijana jest kondycja fizyczna, jak dbamy o zdrowie fizyczne, tak trzeba dbać właśnie o wiarę. I tu też jest potrzebne pogłębianie, poznawanie. Jesteśmy w rozdziale sakramenty. Sakrament święceń. Sakramenty, chrzest, bierzmowanie, wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, a więc chrześcijan, katolików. Chrześcijan może za szeroko powiedziałem, bo protestanci na przykład nie mają innych sakramentów jak tylko chrzest. Protestanci, niektórzy mówią ewangelicy i tak dalej. Tak, nie mają innych sakramentów. Natomiast mają wszystkie sakramenty prawosławni. Mówiąc prawosławni, to nie mówię grekokatolicy, bo grekokatolicy są katolikami. Jest to tylko obrządek wschodni. Tych obrządków w Kościele jest wiele, rytów wiele jest. Tak, a więc chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. My wszyscy jesteśmy do tego powołani. Ewangelizacja świata. Nie zatrzymywać tego daru wiary, Ewangelii tylko dla siebie. Te sakramenty udzielają koniecznych łask do życia według ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Ojczyzny Niebieskiej. Dwa inne sakramenty, święcenia i małżeństwo, są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu ludu Bożego. Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, poświęceni w imię Chrystusa, by w imię Chrystusa również karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Z kolei małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani
jakby uświęcanie szczególnym sakramentem. O małżeństwie będziemy mówili później, jeszcze nie dzisiaj, w następnych katechezach, a dzisiaj właśnie sakrament święceń. Jest to sakrament, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. I tutaj zauważmy, obejmuje on trzy stopnie. Episkopat, czyli biskupstwo, biskup, episkopus, stąd episkopat, episkopus, czyli biskup po polsku. To jest taka władza, jaką mieli apostołowie, władza święceń. Później prezbiterat, to co w Polsce mówimy kapłaństwo, i diakonat. O właśnie, o episkopat i prezbiterat już było, a dzisiaj będziemy chwilę mówić o diakonacie. Święcenia diakonów. Oczywiście wszystkich święceń może udzielać tylko biskup, episkopus, ten, który ma pełnię sakramentu kapłaństwa. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, ale dla posługi. Przy święceniach diakonatu tylko biskup nakłada ręce. Oznacza to, że diakon jest specjalnie związany z biskupem w zadaniach swojej diakonii, czyli posługi. Diakonia, posługę. Jakaż to posługa? Za chwilę. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa Pana. Tak mówi Sobór, pięknie to formuje Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium, czyli światło narodów. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią, charakterem, której nikt nie może usunąć. Upodobnia ich ona do Chrystusa, który stał się diakonem, czyli sługą. Chrystus sługa. Pięknie to jakoś tak podkreślił w całej, powiedziałbym, w całej strukturze OAS ksiądz już sługa Boży Franciszek Blachnicki. Na Kopiej Górce w Krościenku, tam w centrali ruchu oazowego, była nawet kaplica, mam nadzieję, że jest, kaplica Chrystusa Sługi, czyli tego diakona, tego, który pełnił diakonię. Ale jaką tą diakonię, jaką posługę, to wiemy, Chrystus. Tak, Chrystus Pan. I te właśnie święcenia diakonatu upodabnia tego święconego do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich. Do diakonów należy więc między innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii. Jej udzielanie, Eucharystii, udzielanie, właśnie podawanie Komunii Świętej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go. My wiemy, że małżeństwo, sakramentu małżeństwa nie udziela biskup, kapłan czy diakon, tylko błogosławi w imieniu Kościoła, asystuje. Ten sakrament z szafarzami, tego sakramentu są właśnie zawierający małżeństwo. Oni są szafarzami. Pan Bóg przez nich daje im ten sakrament. A Kościół asystuje. Kościół błogosławi w imię Chrystusa i właśnie diakon, kapłan czy biskup błogosławi w
imieniu Kościoła jest oczywiście świadkiem, tym pierwszym świadkiem, który no, uczestniczy w tym wydarzeniu. Do zadań diakona należy również głoszenie Ewangelii, przepowiadanie Słowa Bożego oficjalnie w Kościele, prowadzenie pogrzebu, poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. Diakon może przewodniczyć różnym nabożeństwom także, błogosławić, sam może błogosławić, ale i na przykład Najświętszym Sakramentem może błogosławić. Diakon jest to właśnie ten pierwszy stopień w sakramencie kapłaństwa. Pierwszy stopień jest, pierwszy jest diakonat, a później dostaje się prezbiterat. Jeżeli ktoś jest dopuszczony do prezbiteratu i jest to celowe, jakieś takie celowa jego droga też. A później ewentualnie może zostać biskupem. To już powołuje sam papież do tego, żeby ktoś był biskupem w Kościele katolickim. Od czasu Soboru Watykańskiego II Kościół łaciński, Kościół obrządku łacińskiego, przywrócił diakonat jako właściwie trwały stopień hierarchiczny, podczas gdy kościoły wschodnie zachowały go nieprzerwanie. Diakonat stały, który może być udzielany również żonatym mężczyznom, stanowi znaczne wzbogacenie dla posłania kościoła. Istotnie jest czymś właściwym i pożytecznym, by mężczyźni, tak czytamy w dokumencie Soboru Watykańskiego Ad Gentes, czyli do ludów, do narodów, czytamy, że jest istotnie, aby i pożytecznym jest, istotnym, pożytecznym, by mężczyźni, którzy pełnią w Kościele prawdziwie posługę diakona, czy to w życiu liturgicznym i duszpasterskim, czy to w pracy społecznej i charytatywnej, byli umacniani przez obrzęd włożenia rąk przekazany tradycją apostolską i złączeni ściślej z ołtarzem, aby przez sakramentalną łaskę diakonatu mogli skuteczniej wykonywać swoją służbę. Właśnie Sobór Watykański II przywrócił w Kościele obrządku łacińskiego stały diakonat. On kiedyś był w pewnym czasie w historii, zrezygnowano z tego. Powoli zrezygnowano, aż to niemal wygasło. Diakonat był kiedyś tylko takim stopniem do prezbiteratu. Ale żeby prezbiterat otrzymać, to trzeba mieć też diakonat. Tak. A więc po co jest diakonat? A żeby... jaki ma zadanie diakon? Asystowanie biskupowi i prezbiterom przy celebracji Bożych tajemnic, szczególnie Eucharystii, udzielanie jej, asystowanie przy zawieraniu małżeństwa i błogosławienie go, głoszenie Ewangelii oficjalnej, przepowiadanie, czyli głoszenie na przykład w kościele, głoszenie kazań. To jest zadanie również diakona. Diakon może. Kazań nie może głosić świecki w czasie liturgii. Co innego po mszy świętej i tak dalej. To oficjalne przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu, nabożeństw,
poświęcanie się różnym posługom charytatywnym. W dziejach apostolskich czytamy, że właśnie apostołowie pierwszy na początku Kościoła służyli również właśnie tak charytatywnie. Obsługiwali stoły, czytamy. Ale